Cześć, mam na imię Michał, witajcie w Mobius Desk. Dzisiejszy odcinek przy biurku, można by tak powiedzieć. Chciałem wam pokazać część w zasadzie modułów, jakie można zamontować w blacie, pod blatem, na blacie. Te wszystkie moduły możecie obejrzeć u nas bezpośrednio na wystawce. Zapraszamy do nas. Chętnie wam pokażemy na miejscu i na miejscu możecie przymierzyć się do biurek, jak również ocenić samemu rozwiązania, jakie są dostępne. Wszystkie moduły można podzielić na kilka kategorii. Począwszy od przepustów, czyli elementów montowanych bezpośrednio w blacie, żeby przepuścić okablowanie pod blat. Idąc dalej, mamy elementy montowane pod blatem, jak listwy, uchwyty na kable, uchwyt na słuchawki, szuflady, też osobny odcinek, bo to jest grubszy temat. Natomiast oczywiście pod blatem szuflady też montujemy. No i gniazda. Gniazda, które możemy podzielić na takie duże gniazda, mediaporty tak zwane. Różnego rodzaju, prostokątne, ewentualnie mniejsze, kwadratowe, w zależności jakich złącz potrzebujemy, no to takie mamy dostępne. Najmniejsze mediaporty czy też ładowarki, okrągłe, huby, które są bardzo popularne, możemy dobrać sobie gniazda, które potrzebujemy, czy też ładowarki indukcyjne z gniazdem USB, czy standardowe ładowarki USB. I teraz parę słów opowiem ogólnie o tym, jak dobierać sobie te dodatki do biurek, na co zwrócić uwagę. Po pierwsze, dobierajcie to, co rzeczywiście potrzebujecie. Nie ma sensu przypłacania, nie ma sensu ubrania czegoś na siłę, na zasadzie, że wezmę, może się przyda, bo później tak naprawdę już nic z tym nie zrobicie, a przy rekonfiguracji biurka, przy jakichś zmianach nagle się okazuje, że po co mi ten przepust, on mi przeszkadza, albo nie korzystacie z gniazda, które tak naprawdę nie są tanie. Więc dobrze przemyślcie, co potrzebujecie. Zawsze możecie do nas podesłać informacje, jakie moduły wstępnie wybraliście, jaki macie plan na biurko, zrobić szkic, zdjęcie obecnego stanowiska. Wszystko, co by ułatwiło tak naprawdę pomóc wam w doborze tych gniazd, no bo zdajemy sobie sprawę, że tego jest sporo, to nie jest wszystko i wbrew pozorom ciężko się czasem w tym połapać i dobrać to optymalnie. Zacznijmy od przepustów. Okrągłych już nie polecam, nie mamy ich w ofercie, one tak naprawdę były pewnym zastępstwem. Niestety w mało kabli można przepuścić i one są dosyć średnie, przeciętne. U nas najbardziej popularnymi przepustami to są te dwie wersje. Czyli prostokątna, niecałe 280 mm na 80 i kwadratowa 80 na 80. Bardzo fajny jest ten przepust, bo on jest ze szczytkowanego aluminium, więc pasuje na przykład do takiego gniazda kwadratowego, czy do tego gniazda mediaportu, tego większego, więc to no, ma znaczenie dla niektórych, bo rzeczywiście ten aspekt wizualny jest dość istotny. Więc bardzo fajny przepust z cichym domykiem, bardzo ładnie wykonany, naprawdę bardzo fajnie się sprawdza, jest też w kolorze białym oczywiście. No i przepust czarny, też z aluminium, anodowany aluminium, wygląda to bardzo fajnie, bardzo często kupujecie, ponieważ on jest relatywnie duży, gdzie można sporo kabli przełożyć, nie ma problemu najmniejszego, jest szczotka. Natomiast jest mały po prostu sam w sobie, więc gdzieś jeżeli jakiś narożnik, czy jakiś w tylnej części miejsce, gdzie chcemy kable od monitora puścić, no to rzeczywiście ten przepust fajnie się sprawdza. Dostępna też jest wersja biała, na szczęście udało nam się znaleźć, bo warto mieć na uwadze jedno, bo często pytacie się, niestety nie ma na rynku aż takiej dostępności kolorów różnych gniazd i nie tak łatwo jest dobrać sobie to wszystko, a jeżeli już to ceny są horrendalnie wysokie, bo gniazda mediaporty z tyłu potrafią kosztować spokojnie 1000–1500 zł. I są drogie, bo no, producenci jednak no, potrzebują, nie produkują aż na taką dużą skalę, poza tym cenią się po prostu. No niestety czasami te ceny są trochę nieadekwatne do tego, co oferuje taki przepust. Dalej mamy rzeczy montowane pod blatem, mamy nowe listwy i co bardzo fajne, to są listwy polskiego producenta. Szukamy modułów, dodatków polskich producentów, bo chcemy jednak, żeby te produkty były rzeczywiście w 100% polskie. Inny odcinek poświęcimy na często jakby pomijany aspekt, bo wszyscy piszą, że sprzedają polskie biurka, a z polskimi to mają do czynienia tylko tyle, że tu są, że tak powiem, montowane, więc długa historia. Polskie listwy 15-gniazdkowa Monstrum, pytaliście o takie, udało się taką wersję znaleźć, i standardowa 6-gniazdkowa, myślę, że taka optymalna wielkość. Bardzo fajnie się sprawdzają do biurek elektrycznych, gdzie wtedy mamy jeden kabel, który wychodzi nam do zasilania, a urządzenia podpinamy sobie do gniazdka. Zabezpieczenie obie listwy polecam.
Uchwyty pod kable, na kable, uchwyty są przez nas robione, one są montowane pod blatem, czyli przykręcamy sobie uchwyt pod spodem, możemy wtedy sobie go odginać i te kable poukładać. To jest tak tania rzecz, no tania, 69 zł, jak dobrze pamiętam, to nie jest majątek, jest ich 6 w standardzie, natomiast to jest świetne rozwiązanie, bo pozwala po całej szerokości, od lewej do prawej strony umieścić te uchwyty, ewentualnie jeszcze punktowo gdzieś przygotować Wam dodatkowe muchwy. Co pozwala przełożyć na przykład taki uchwyt. One są obracane, tak? To nie jest tak, że tylko w jednej pozycji przykręcamy. Możemy go sobie obrócić i te wszystkie kable podpiąć. Zapraszam do innego filmu, w którym pokazuję swoje stanowisko. Tam możecie zobaczyć, jak te uchwyty są wykorzystane. Uchwyt na słuchawki standard też wykonujemy sami. Też w 100% polski produkt. Nie ma to tamto. No dobra, filament nie jest... Nie, filament jest polski. Stal jest też polska, także w zasadzie 110% polskości w całym tym uchwycie. Mediaporty. Cały odcinek możemy poświęcić na to, żeby omówić, jakie te mediaporty są. Podstawowa rzecz to są oczywiście gniazda. I od tego zacznijmy, że mamy różną konfigurację gniazd. Najbardziej popularny mediaport jest dokładnie ten, który widzicie, czyli mamy dwa gniazda zasilające. Wybaczcie ten kurz, ale wycieramy ciągle, ale niestety kurzy się, a pani rodzonek do nas wpaść nie chce i powiedzieć nam, jak to robić lepiej. Dwa gniazda sieciowe, czyli możemy podłączyć sobie jakieś urządzenia jak dysk sieciowy od spodu, czy też internet doprowadzić po prostu do biurka. No i dwa gniazda USB ładujące, to nie są gniazda do przesyłania danych. Bardzo fajna rzecz, tego może nie widać Wam, nie mam jak kamerę ustawić z tyłu. O, jest, jest jeszcze przepust. Czyli jeżeli chcemy jakiś kabel sobie puścić pod blat, to gniazdo też fajnie wygląda. Polecam, bo je zamykamy, a kable mogą dalej wystawać i nam nie przeszkadzają. W alternatywie do trochę tańszego modelu, czyli typowego zamykanego gniazda mediaportu, w którym mamy dwa gniazda zasilające i dwa gniazda też zasilające USB. To mamy gniazdo obracane, możemy sobie je sobie zakryć, żeby się nie kurzyło. O, coś mi się blokuje, jakiś kabel w środku. No to mamy fuck up. Jedyna różnica to jest, że obracane. Chcieliśmy pokazać, że takie możliwości też są. Niektórzy wolą te gniazda sobie zakryć, żeby się nie kurzyły. No jak widzicie, u nas ten kurz rzeczywiście się osadza dosyć mocno. Najmniejsze mediaporty, zwłaszcza ten, który też jest ze szczotkowanego aluminium. On ma wtedy jedno gniazdo USB. Mamy też możliwość podłączenia sieci, mamy też przepust, bo też jest to widoczne, i mamy gniazdo zasilające standardowe. Jedną też najczęściej wybieranych dodatków to są huby. Z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy dużo gniazd. I to jest ten hub jest bardzo popularny. Mamy cztery gniazda USB 3.0, nie są to jakieś trupy 2.0. I mamy też przepust, czyli możemy też sobie kabel przepuścić. Ten element środkowy jest wyciągany, można go obrócić, więc większa wtyczka też nam przejdzie. No i podłączamy sobie przewody do słuchawek, do mikrofonu. Można dokupić ładowarkę, to jest już u nas dostępna i wtedy te gniazda są nie tylko gniazdami typowo do przesyłania danych. I oczywiście ładowanie mamy z komputera, ale to jest niewielka moc. Możemy podłączyć ładowarkę i wtedy staje się ten hub jest aktywny i ładuje nam telefon, tak jak te ładowarki po tej stronie, bo to są typowe ładowarki. Tutaj nie przesyłamy danych sobie, tak? Mamy inne złącze, czyli mamy w tym wypadku dwa razy USB-C i dwa razy USB i chyba najbardziej taki uniwersalny, rozbudowany, jeżeli ktoś jeszcze używa czytnika, ja dosyć często, to mamy czytnik, mamy dwa gniazda USB, 3.0 USB-C, także bardzo fajne rozwiązanie. Przykładowo ten hub jest często montowany gdzieś po środku biurka, dlatego że można poprowadzić wtedy przewody od myszki, klawiatury bezpośrednio pod blat, a mamy pod ręką złącza, więc to jest najczęściej takie położenie, które wybieracie, aczkolwiek można też gdzieś go po prawej, lewej stronie, żeby mieć trochę w oddali i sobie nie zajmować tej przestrzeni. Gniazdo okrągłe, one są o tyle ciekawe, że po pierwsze można je sobie zamknąć. To jest ładowarka indukcyjna, to wieczko, czyli możemy położyć sobie urządzenie, smartwatch, słuchawki czy telefon ładować. Mamy jedno gniazdo zasilające, mamy element wymienny, który może być na przykład HDMI, może być kolejnym USB, może być gniazdem sieciowym, czyli możemy sobie to skonfigurować. I mamy też podłączenie do USB-C, USB. Urządzeń, więc to tutaj mamy akurat w tym wypadku gniazdo sieciowe, także też bardzo fajna opcja. No i mamy też ładowarki indukcyjne, to są najprostsze montowane w blacie, dodatkowo z gniazdem USB. Są też dwie wersje montowane pod blatem, niewidoczne, wtedy po prostu kładziemy telefon na blacie i urządzenie nam się po prostu ładuje. Jak wspomniałem, chętnie pokażę Wam na jakimś innym przykładzie jeszcze, jak te gniazda są montowane, jak ta konfiguracja może wyglądać. To jest taki wstęp, żebyście mogli zobaczyć sobie, że jest dosyć sporo tego.
Jak wspomniałem na początku, jeśli macie wątpliwości do swojej konfiguracji, to zanim kupicie, to po prostu dajcie znać, napiszcie do nas maila, zrobimy projekt, omówimy sobie tą konfigurację, przemyślimy, czy rzeczywiście coś jest potrzebne, czy warto coś zastąpić jakimś innym rozwiązaniem. Ceny są różne, od kilkudziesięciu złotych, tak jak uchwyty czy przepusty, czy uchwyt na słuchawki, do kilkuset złotych, więc naprawdę warto tą kwotę przemyśleć, bo czasami lepiej jest dorzucić ją do lepszego biurka, czyli stelaża, bo to nam posłuży na dłużej niż do jakiegoś modułu, który będzie doraźnie używany. Są też moduły oczywiście w kolorach srebrnych, jakimś tam złocie. No wyszliśmy z założenia, że te dwa kolory są na tyle optymalne, neutralne, że pasują do większości konfiguracji. Nawet do drewna. Do drewna bardzo ładnie wygląda zestawienie z czarnym, więc nie wprowadzaliśmy do oferty. Jeżeli potrzebujecie zamontować niestandardowy moduł, to oczywiście też możemy to zrobić, nie ma z tym problemu. Jednokrotnie tak robiliśmy, wybieraliście nam rozwiązanie, kupowaliśmy i po prostu montowaliśmy je do blatu. No i tak jak wspominam na początku, przemyślcie sobie kwestię choćby taką jak przepusty. Czy chcemy te przepusty dawać? Często te przepusty niekoniecznie są potrzebne. Przykładowo po to mamy wcięcia w tylnej krawędzi, żeby na przykład przewody puścić tą tylną krawędzią od monitorów. Niekoniecznie ten przepust należy dawać. Często spotkacie się w biurkach gdzieś tam u konkurencji, gdziekolwiek przepust jest z tyłu na środku. No to jest miejsce, gdzie stawiamy monitor na przykład, jak mamy jeden. Już jest problem z ustawieniem monitora, bo ta stopa po prostu wchodzi w ten przepust, nie możemy go otworzyć. Więc jeżeli macie możliwość konfiguracji tych elementów, a u nas zawsze ustalamy sobie, gdzie to ma być, jak umieszczone, no to... to tym bardziej macie tą swobodę, że możecie to dopasować w jakimś stopniu do obecnej konfiguracji, czy zrobić na tyle uniwersalne rozwiązanie, że pod kolejną zmianę też będzie to wszystko Wam współgrało i nie będzie problemu. Jak macie jakieś pytania dotyczące modułów, to oczywiście dawajcie znać. Będziemy odpowiadali na nie w komentarzach, czy po prostu w kolejnym odcinku będziemy dogrywali. Jak wspomniałem, w kolejnych odcinkach pokażemy Wam jeszcze inne rzeczy. Myślę, że bardzo fajny odcinek będzie o szufladach. Bo to dużo się dzieje, dużo można rzeczy po prostu wymyślić z tymi szufladami, a część z Was dosyć często decyduje się na taki dodatek do biurka i o tym porozmawiamy. Jeszcze jedna ciekawostka, jeśli chcecie coś zakupić, a nie jesteście przekonani i są to moduły montowane pod blatem, jeszcze raz mówię, czyli listwy, uchwyty, uchwyt, szufladę, to na etapie projektu możemy sobie to przewidzieć, przygotować mufy, miejsce na to, a nie musicie tego kupować. Możecie to dokupić po czasie, jak uznacie, że jest Wam potrzebne, przydałaby się maskownica, tutaj nie ma maskownicy, o kabel managementie zrobimy sobie osobny też film, no to możecie po prostu to dokupić i zamontować bez żadnego wiercenia, bez żadnego przekręcania. Dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku.